Siema. Ostatnimi czasy PlayStation, a raczej Sony, jest dla nas PC-towców hojne w swoje tytuły. Może nie tak srogie jak God of War, ale mieliśmy Horizon Zero Dawn czy Detroit Become Human. Dzisiaj pokażę Wam kolejnego już ekskluzywa od Bend Studio, czytaj Days Gone w wersji na komputery osobiste. Gra ma swoje plusy i minusy, no zresztą jak każda gra, a ja pokażę Wam 9 powodów, by w nią zagrać. Nikogo nie powinno dziwić, że jest to sandbox. Dzisiaj w prawie każdej grze mamy otwarty świat. Jedne są zrobione lepiej, inne gorzej. I albo mamy co w nim robić, poprzez dodatkowe aktywności czy urozmaicenia świata, albo mamy wielką i pustą mapę. Days Gone posiada na szczęście w miarę urozmaicony świat i rozgrywkę. Lokacje nie są na jedno kopyto. Mamy gęste lasy, góry czy tereny, nazwijmy to płaskie, a także wypalone doszczętnie lasy z wrakami samochodów, jak i lokacje usłone śniegiem, no które wyglądają świetnie. Zresztą zawsze śnieg w grach wygląda kozacko. Nie powiem, że wchodząc do jakiegokolwiek domu nie odnosimy wrażenia déjà vu, ale przy naprawdę dużej mapie i tak jest bardzo dobrze, a lokacje pochłonięte zarazą robią dobry klimat. Zombie to chyba najłatwiejszy do zaprojektowania przeciwnik, są powolne i bezmózgie, a headshot definitywnie ich zabija, no totalny klasyk. Już to widzieliśmy w The Walking Dead czy Resident Evil, a przykładów można byłoby tutaj mnożyć, ale tutaj nie jest tak samo. Zombie nie są powolne, a bardzo szybciutkie skurczybiki jedne. Serio, strzał w głowę z jakiejkolwiek odległości nie jest taki łatwy, już zwykli ludzie są bardziej głupi, tak to nazwijmy. Wisienką na torcie jest horda, a ich nazwa odnosi się no chyba do jej wielkości, bo możemy ich spotkać nie 10 czy 20, a raczej kilkuset zielonych umarlaków, którzy czekają aż ty popełnisz błąd i po prostu zginiesz z ich rąk. Raczej nikogo nie powinno dziwić, że w dużym i niebezpiecznym świecie, gdzie niemal każdy chce nas zabić, przydałoby się czymś, czymkolwiek bronić. Oprócz broni palnej typu pistolet, strzelba, karabin, kusza czy broń snajperska, czytaj klasyczny zestaw, mamy i broń palną, no co też jest klasyczne. Na początku zbieramy to, co nam się nawinie, jakiś zwykły kij czy kawałek deski, ale w miarę rozwoju naszej postaci, a raczej pchania fabuły do przodu, znajdywana broń jest coraz lepsza i zadaje większe obrażenia. Dodatkowo możemy ulepszać nasz oręż, na przykład do kija baseballowego możemy dodać tarczę, albo do zwyczajnej kantówki powbijać gwoździe, przez co obrażenia zadawane przeciwnikom no, logicznie zwiększają się. I właśnie tutaj pojawia się balans pomiędzy bronią palną a białą. Oczywiście pistolety i każdego innego rodzaju pukawki są uzależnione od amunicji, która jest ograniczona, a na początku wyjątkowo za dużo jej nie ma, więc po prostu walimy zombie tym, co akurat mamy w ręku i tutaj dochodzimy do zużywania się broni białej. Oprócz paska obrażeń pokazuje się nam też jej wytrzymałość, czyli ilość uderzeń w przeciwnika. A co jeśli amunicji braknie, dookoła nas nie ma nic, co mogłoby nam pomóc w walce? Zostaje nasz jeden niezniszczalny nóż, no który zadaje liche obrażenia, ale lepszy ryc niż ryzyk. Znaczy ten ryc, nic. I to jest bardzo dobre pytanie. Dzisiaj gier, gdzie budzimy się w samych slipkach na środku pustyni ze scyzorykiem, jest pełen wysyp. Ale spokojnie, to nie taka gra. Tutaj musimy co prawda zbierać masę multum w ciul całego złomu kamyków, puszek i wszystkiego innego, co przyda nam się do craftingu. A uwierzcie, że jest tutaj pod koniec gry naprawdę co craftować. O sen jak i gówno nie musimy się bać. Jedyne co nas interesuje to zielony pasek zdrowia, który zużywa się od ponoszonych obrażeń, no co chyba nikogo nie dziwi. Jest jedna rzecz, która na samym początku gry rzuca nam taką mega kłodę pod nogi, a raczej bardzo spowalnia tempo rozgrywki, ale co to takiego? Otóż jest nim bak paliwa w naszym motocyklu. Logiczną rzeczą jest to, że pojazd zużywa paliwo. Okej, no dzisiaj modne nowe samochody, prąd, ale w grze, gdzie masz motocykl, który zrobi dystans, uwaga, 500 metrów na pełnym baku, no to już jest jakiś żart, naprawdę. W grze szukamy paliwa wszędzie, gdzie się tylko da, byle gdziekolwiek dojechać, ale dobrze, że karnistrów na benzynę jest w bród, a później tuning naszego piekielnego rumaka daje nam możliwość powiększenia naszego malutkiego baku. Nie powiem, niweluje ten problem, ale na początku rozgrywki wypada to słabiutko, no i pozostaje ten mały niesmak. Co zrobiło na mnie duże wrażenie za pierwszym razem, to fakt, że można zostać tutaj napadniętym. No jedziesz sobie spokojnie, widzisz kończącą się wachę w swoim rumaku, no bo co by innego. Więc zatrzymujesz się na stacji, by zatankować i nagle jeb, klinka, która powoduje automatyczną twoją glebę, a zza rogu wyskakują czyhający przeciwnicy, no którzy rzecz jasna chcą cię zabić.
I tutaj dochodzimy do moim zdaniem najlepszego punktu, a raczej podpunktu w tej mojej liście, który Days Gone ma nam do zaoferowania. Gra zaczyna się klasycznie, od wprowadzającej cutscenki, co mi osobiście przypominało pierwszą część The Walking Dead, a potem gra rzuca nas 2 lata później, gdzie jedziemy swoim motocyklem z naszym przyjacielem przez zniszczony zarazą świat. Zapytacie, co działo się pomiędzy, co z naszą Sarą, kim ona w ogóle dla nas jest, nie wiem, żoną, dziewczyną, czy dobrą kumpelą z klubu motocyklowego? Ale spokojnie, wszystkiego dowiadujemy się w swoim czasie i gra idealnie nam dozuje te informacje, żeby czuć ten niedosyt. Co do głównego wątku linii fabularnej, dzieje się. Mamy wybuchy, strzelaniny, zaskakujące zwroty akcji. No serio, pod tym kątem gra u mnie błyszczy, jak wypolerowany golf na odpuście. Miałem parę razy wrażenie, że tu już koniec, koniec naszej gry, zaraz będzie finał, a tutaj nie, to tylko nowa lokacja i nowe aktywności. Jak dla mnie genialne. Tutaj jest mocno okej. Z reguły naszym celem będzie albo kogoś odbić i ratować, albo wytropić i zabić, ewentualnie odbić i przy okazji wybić cały wrogi obóz, albo wytropić i zabić kogoś, przy okazji zrównając z ziemią wrogi obóz. Coś się dzieje, coś trzeba robić, ale lepsze to niż pusty świat. Drugą aktywnością są pojawiające się jasno-niebieskie pytajniki na minimapie. Jadąc do nich możemy albo znaleźć ciała i je po prostu złupić, albo kogoś tropimy, gdzie celem jest zazwyczaj osoba do ocalenia i będzie nam dane wybrać, gdzie chcemy, a raczej do którego obozu wysłać ocalałego. Możemy jeszcze walczyć z hordami, no co na niskim poziomie naszego bohatera jest średnio dobrym pomysłem, bo padamy jak Najman na matę. Mamy jeszcze punkty Niro z mini zagadką do rozwiązania. Czytaj, znajdź kanister z benzyną, wlej paliwo do generatora, przed uruchomieniem zniż megafony i ewentualnie znajdź w okolicy brakujący bezpiecznik. Szału nie ma, ale warto to robić, bo znajduje się tam zastrzyk, który daje nam punkty zdrowia, kondycji czy koncentracji wedle naszego wyboru. Gra wygląda bardzo dobrze. Wiadomo, to nie poziom Red Dead Redemption 2, ale miejscówki przykuwają oko. Senne bary czy opuszczone miasta to robi doskonały klimat post-apo. Wcześniej wspomniany śnieg daje piorunujące wrażenie i przede wszystkim urozmaica cały krajobraz, bo w niektórych miejscówkach letnich też pada śnieg. Dobry pomysł i robi wrażenie. Raz jest śnieg, raz nie ma, raz topnieje, raz pada. Spoko, popieram pomysł. Aż czasami przydałoby się usiąść na chwilę i popatrzeć, przyjrzeć się chociaż dłużej na chwilę, ale nie łudź się, świrus gdzieś tutaj na ciebie czeka. Dodajmy do tego mnóstwo obiektów na ekranie. Przypominam, tutaj występuje horda, gdzie nie oszukujmy się, PS4 dawało radę, a zoptymalizowanie czegoś takiego to już jest naprawdę wyczyn. Tak, na PlayStation 4. Co do optymalizacji, przynajmniej na PC-cie, gra działała mi w 60 ramkach z nie najgorszą grafitą na karcie 1060, więc byłem naprawdę miło zaskoczony. Dalej, fizyka i wybuchy wypadają bardzo dobrze, jazda na motorze satysfakcjonuje, a to już jest naprawdę niełatwe zadanie. Grafika w cutscenkach to wysoka półka, nie najwyższa, ale jest to poziom cieszący oko. Deacon St. John, czyli główny bohater naszej wyprawy w walce ze świrusami i nie tylko. Tajemniczy człowiek, który jest otwarty wobec swoich przyjaciół, ale też nie zawsze. Osoba tocząca walkę zarówno w swojej głowie, jak i w świecie rzeczywistym, też przy okazji szukając swojej kobiety. No dobra, nie przy okazji, on to traktuje raczej taki jako główny jego cel, życiowy nawet. Motorowiec, tak jakby go nazwała twoja babcia, czyli członek klubu, co nie zdejmuje swojej kurtki, czytaj Ramoneski. Człowiek o dobrym sercu, co ujawniają cutscenki, ale z drugiej strony mieszka w syfie, jak to nazywa gra, wyciąga z niego to co najgorsze, zmuszając nieraz do zabijania z zimną krwią. Postać ciekawa, bo nie zawsze da się odczytać, co autor miał na myśli i większość pozostaje w domysłach. Czy to atut? Moim zdaniem tak. W dniu pisania materiału cena wynosi 169 zł, a czas jaki spędzimy w grze to minimum 50 godzin, co da się bez problemu podwoić. Nie jest to dziwne, że gra miała premierę w maju, przynajmniej na pecety, więc cena idzie pomału w dół, ale raczej teraz już będzie trzymać. Gra roku? Na pewno nie. Days Gone ma swoje niedociągnięcia, takie jak spora ilość błędów czy powtarzalność misji pobocznych, ale czy warto zagrać? Dla mnie tak. Bawiłem się naprawdę dobrze, żeby nie powiedzieć, że naprawdę nawet aż za dobrze, a fabuła dla mnie była jedną z tych ciekawszych. Kolejna gra o zabijaniu zombie i choć nie jestem fanem zabijania tych gnijących pokrak, to jednak tutaj to siadło. Nie oszukujmy się, gra powiela wiele pomysłów z innych gier, patrz The Last of Us, no bo najwięcej z tego czerpała, ale robi to dobrze, a skopiować coś dobrze to też jest sztuka.
I na koniec pytanie do Was, czy Wy już graliście, może jeszcze na PlayStation 4 graliście? Podzielcie się Waszą opinią, komentarze należą do Was. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się do następnego i cześć! Przy którym? Jak to przy którym? To Radio Nero ma GPS, prawda? Tak, oczywiście, że tak.